Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Kierunku Muzyka. Tym razem porozmawiamy o fado, czyli kolejnym gatunku, o którym mamy mało pojęcia, ale chcemy też Was zapoznać razem z nami i przedstawić Wam, na czym polega fado, od czego zacząć słuchanie fado i przede wszystkim porozmawiać z artystką, która dzisiaj do nas przyjechała, z panią Kingą Rataj. Witamy Panią serdecznie. Dzień dobry, witam Was. To zacznijmy może od początku. Czy był jakiś przełomowy moment, w którym stwierdziła Pani, że tak, chcę występować na scenie i to jest to, co chcę robić w przyszłości? Takie standardowe pytania na dobry początek. To tak, był taki przełomowy moment, chociaż no, z reguły nie traktujemy tego poważnie, bo większość, prawda, dziewczynek chce zostać aktorkami albo piosenkarkami, a chłopcy, nie wiem, policjantami albo strażakami. Więc ja też miałam taki moment w swoim życiu, że mając 8 lat, to było na ślubie mojej siostry, starszej mojej siostry o 13 lat. Zaśpiewałam jedną z piosenek, chyba wtedy Roberta Chojnackiego, pamiętam, jakiś album z Nosowską, coś takiego. I pamiętam, że stanęłam wtedy na takim podwyższeniu i tak wszystkich miałam w dole, taką całą publiczność. Jak bili brawo i zaśpiewałam to wtedy poczułam, że to jest, dosłownie pamiętam to do dzisiaj, że to jest właśnie ten moment, że to chciałabym robić. Czyli publika zadziałała uczucie, w tym wypadku. Tak, że to uczucie, że gdzieś mam taką jakąś władzę nad ludzkimi emocjami śpiewając. To jest dla mnie fascynujące. Czyli nie samo słuchanie muzyki, odtwarzanie muzyki, granie muzyki, tylko kontakt z publicznością był tym momentem takim przełomowym. Tak, bo ta muzyka była jak gdyby cały czas. No, dzięki temu, że mam starsze rodzeństwo, to gdzieś tam jak gdyby to, co oni słuchali wtedy, w tych latach, to no, automatycznie chcąc, nie chcąc też musiałam tego słuchać, więc na tym się wychowałam. Więc to było dla mnie takie zupełnie naturalne. Więc bardziej jak gdyby ten moment takiej interakcji z publicznością po prostu jest dla mnie i też na koncertach jest to dla mnie najważniejsze właśnie. No to jest coś, czego ostatnio mieliśmy bardzo mało w tych trudnych czasach. Tak, to był bardzo taki okres, mam nadzieję, że on już nie wróci, choć przyszły inne znów czasy, z którymi musimy się mierzyć, więc... Ale ta muzyka pozwala nam uciec od tego wszystkiego. Myślę, że tak, chociaż wiele osób zadaje sobie teraz takie pytania, jak widzę, czy warto w ogóle pisać, komponować, grać. Warto. Myślę, że to jest tak, no, jak mówił Winston Churchill, no, w tej wojnie chodzi o kulturę też, prawda? Chodzi o czyjąś niezależność, czyjąś wolność, czyjąś jak gdyby tożsamość również kulturową, więc myślę, że ludzie, no, na przekór temu wszystkiemu powinni, muszą, bo no, muzyka jest miłością, no, jest to proste, banalne może się wydawać, ale jest to sens życia. No. Jeśli ktoś tego nie ma, na co dzień nie obcuje z tym, no to nie zazdroszczę. I to będzie piękne słowa na początek. Tak, więc piękne to słowa. Jest zapisane. Muzyka w dzisiejszych czasach to jest coś, co nie dzieli, tylko łączy. A ja uwielbiam takie rzeczy, które łączą, tak. Bo już mamy tyle podziałów, że... A muzyka łączy. Tak. Zdecydowanie łączy i tak jak wiem sama po sobie, że mimo to, że śpiewam fado, gdzie jest ta bariera językowa z ludźmi, że zakładam, że 99% na publiczności mnie nie rozumie dosłownie, prawda? A jeśli widzę, że ktoś płacze w trakcie na przykład, więc docierają do niego te emocje, że nie ma mimo wszystko tej bariery językowej, że jest to ponad wszystkim to, co do nas dociera, więc no jest coś w tym magicznego. Jak taki uniwersalny język. Tak. Muzyka to taki uniwersalny język. No właśnie, przede wszystkim też fado, bo ty masz też pytanie odnośnie fado. Właśnie, no bo właśnie już pojawiła się ta nazwa i teraz... Musimy zadać to fundamentalne pytanie. Co to jest? Co to jest fado? Jakie składniki składają się, że właśnie powstaje fado? Czym to się je, że tak powiem? Tak, no, mówi się ogólnie, że fado to jest taki gatunek muzyczny, który wywodzi się z Portugalii i tam powstał. Nie jest to oczywiście prawdą, jest to jakiś tam rodzaj stylu muzycznego, ale ja zawsze też powtarzam, że fado to nie jest gatunek muzyczny, tylko styl życia. Portugalczycy są na tyle jak gdyby specyficzni i ich historia i kultura ich ukształtowała w taki sposób, że to, co oni odkrywali, to, co przeżyli, ukształtowało się gdzieś tam, powiem, w pokoleniach kolejne przekłady, opowieści różnego rodzaju, czy tam żeglarzy, czy innych. W Portugalii mamy też wpływy innych kultur, prawda, arabskiej, mauretańskiej, co widać w architekturze. Więc też jest to w tej muzyce, więc fado jest takim zbiorem jak gdyby tego, co, no, co ci ludzie przeżyli, prawda?
I najlepiej ich jak gdyby obrazuje, wyraża. No, jest też wpisany na listę UNESCO, więc jak gdyby jest nim taki skarb Portugalii. To, co jest dla nich tak rozpoznawalne i tak charakterystyczne. I ta gitara portugalska, więc to jest taką kwintesencją tego wszystkiego. Więc. Ale to jest też pewien rodzaj smutku, wydaje mi się, bo chyba trzeba go mieć trochę w sobie, żeby śpiewać fado. No i żeby w ogóle jak gdyby chcieć słuchać, prawda? Bo ktoś, wiele osób się wzbrania, że on nigdy tego... Miałam też takich na koncertach, że to żona go przyprowadziła, bo on nigdy nie będzie tego słuchać, bo jest to zbyt smutne. I później zmieniają zdanie, że jednak ten smutek potrafi być taki oczyszczający. Że gdzieś daje nam ten smutek taką jakąś siłę do dalszego działania. Jest to bardzo silna emocja. Ale to też nie tylko smutek, prawda? Bo też mamy nie tylko smutek, elementy. Mamy też... No, fado jest takie, no, mówi o tym, o czym mówi nasze życie, prawda? Więc tu są różne odcienie, różne barwy. Jest i smutek, jest jakieś cierpienie, jest jakaś tęsknota, jest jakaś niespełniona miłość, ale jest też opowieść o jakiejś, nie wiem, kobiecie, jakichś bohaterach, czy jakichś wydarzeniach związanych z historią, prawda? No, fado też w pewnym momencie, na przykład Zeca Afonso, taki jakby ich bard z swoim słynnym hymnem Grandola Villa Morena, które stało się hymnem rewolucji goździkowej, prawda, u nich wtedy w Portugalii, więc też gdzieś opowiadało o ich takich losach, jakichś politycznych też aspektach. Więc o wszystkich tych tematach związanych z ich życiem na co dzień, prawda? Tych dobrych i tych złych. Rozumiemy. A proszę powiedzieć, od kiedy pani się tak właściwie zakochała w fado i pani chciała wykonywać to fado? Bo to jest takie dla nas, dla Polaków, troszeczkę egzotyczne, myślę. Prawda? Czy mamy jakiś taki punkt wspólny, z czym byśmy mogli porównać fado w naszej kulturze? Jakiś gatunek? Blues może troszkę? Czy to jednak zły kierunek? Czy to był jeden odsłuch i o, muszę to śpiewać? To był jeden odsłuch, tak. To był jeden odsłuch, dobrze. Dokładnie. Po wygranym Festiwalu Piosenki Studenckiej dostałam płytę od kompozytora, właśnie którego piosenkę śpiewałam na tym festiwalu, Marka Bazeli. Żebym posłuchała, tak z ciekawości. Wcześniej nie znałam. Być może gdzieś to sięgło, ale nie sądzę, bo bym to zauważyła, nie przyszłoby tak obojętnie. I posłuchałam wtedy Duls Pontes i stwierdziłam, Boże, co to jest? Czyli jednorazowe... I wiedziałam wtedy, że będę to śpiewać. Naprawdę, miałam jakąś pewien rodzaj, nie wiem, intuicji, że muszę to śpiewać. Że to jest to, co muszę ludziom pokazać, że jest, że istnieje. No i tak od tego się zaczęło, od jakiegoś tam włączania do swoich koncertów jednego, dwóch utworów. I wszyscy pytali, co to jest właśnie, co to były te portugalskie piosenki, więc chcieli więcej. No i tak powstał cały koncert i tak gramy. Czyli najpierw pani miała inny repertuar, innego typu zupełnie, jestem a potem stopniowo? Jestem z Krakowa, więc gdzieś tam siłą rzeczy przeszłam przez ten repertuar Zygmunta Koniecznego, Marka Grechuty, tych takich, że tak powiem, takiego powiedzmy klasyki tej takiej krakowskiej piosenki, ale też jakieś tam swoje rzeczy śpiewając. No i właśnie do tych koncertów, gdzieś tam grającym w jakimś małym domu kultury, dokładałam jedną, dwa te utwory, tak na wybadanie publiczności. No i to było to właśnie. Tego I później zdominowało. Zdominowało właśnie całość. To jest fajna historia. To jest tak trochę na życzenie słuchaczy wyszło. Troszkę tak. I pozytywny feedback, czyli to musiało rzeczywiście bardzo pani rezonować gdzieś tam w serduchu, że ta muzyka była tak jakoś odebrana przez publiczność bliżej. Tak, dokładnie. No jest to taki specyficzny rodzaj jak gdyby muzyki. Ona jest bardzo prosta. Tam jest prosta melodia, prosty jest najczęściej prosty rytm. Tam nie ma jak gdyby zbytnie jakichś takich udziwnień, złamań, prawda? Chociaż te utwory, które są jak gdyby też przetrawione, przearanżowane, prawda, przez nas. No, nie ma typowej portugalskiej gitary. Też w koncercie dzisiaj akurat gram te koncerty w trio typu akordeon, instrumenty perkusyjne, gitara, ale również jest w składzie fortepian, kontrabas, właśnie, czy cały zestaw też perkusyjny. Więc jak gdyby tutaj też różnymi takimi instrumentarium, prawda, różnymi, ale gdzieś jakby nie do końca powielając to, jak oni to grają, prawda, tam jest też charakterystyczna ta gitara portugalska, więc tutaj tego brzmienia my nie mamy. Więc to nie o to też chodzi, żeby to dokładnie przekładać, tylko gdzieś przetrawić przez siebie i wtedy podać innym dalej.
A jeśli chodzi o te porównania, żeby osadzić naszym widzom fado gdzieś tam, powiedzmy, w bardziej popkulturowych brzmieniach, to do czego byśmy porównali? Blues? Jazz? Gdzie, które rejony? Czy poezja śpiewana? No mówi się, że fado to jest taki portugalski blues, że gdzieś ten blues z racji tego takiego smutku, więc tak właśnie mówią. Dużo dzisiaj takiego współczesnego fado czerpie również i łączy, jest taką bardziej taką world music, nazwałabym to, prawda? Niektóre utwory są bardziej takie jazzowe, gdzieś w stronę tanga, niektóre bardziej popowe. Jest też zespół na przykład Amor Electro, który łączy fado z elektroniką. Więc tutaj jakby, no to wiadomo, świat idzie do przodu, więc to też jak gdyby się też zmienia i ludzie szukają różnych innych też brzmień. Więc bardziej to jest takie world music, no muzyka świata. A fado połączone z elektroniką brzmi ciekawie. Ciekawie, bardzo ciekawy zespół właśnie Amor Electro, polecam. Amor Electro. Zdarzają się takie projekty, bo dzisiaj się właśnie zastanawialiśmy z Rafałem, bo fado jednak mocno akustyczną muzyką nam się tutaj jawi i są jakieś takie projekty właśnie elektroniczne, które... Tak, tak. W ogóle ja ostatnio tak właśnie też bardzo lubię, bo pracuję nad takim swoim polskim koncertem, który już prawie w całości powstał i właśnie taką klasykę w połączeniu z taką elektroniką właśnie. To jest taki bardzo ciekawy dla mnie. Proszę. To ciekawe. Jesteśmy bardzo ciekawi efektu. Ja też. Ja mam takie prywatne pytanie, bo jestem ciekawski z natury. Ile pani zajęło opanowanie języka portugalskiego? No to właściwie cały czas, jak to mówią, czy cały czas się portugalski uczę. Był wcześniej niż fado, czy po fado? Nie, najpierw był język. Najpierw zaczęłam się uczyć jak gdyby sama gdzieś tam języka, z piosenek, tłumacząc piosenki, co jest bardzo dobrą szkołą, oglądając filmy. No dużo tego nie było wtedy, gdzieś to były lata 2008-2010 rok. Teraz już jest znacznie więcej, prawda? Jakaś szkoła językowa w Krakowie, okazało się, że oni tam uczą brazylijskiej odmiany portugalskiego, czyli to troszeczkę inaczej zupełnie jest niż ta europejska, więc... Poznałam profesora, który jest profesorem na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii. Henryk Siewierski też zajmuje się tłumaczeniami właśnie Fernando Pessoa. Takie spotkanie było na UJ-cie, tam gdzie jest portugalistyka, Wydział Portugalistyki założony przez Franciszka Ziejkę. I tam poznałam właśnie koleżankę, dzisiaj już moją koleżankę Monikę Świdę, która dawała mi takie prywatne swoje lekcje. Z nią właśnie też dostarczyła mi materiały odpowiednie właśnie, z których się uczyć, bo nie wszystko to, co było w naszych księgarniach, było takie do końca właśnie dobre w sensie tej jak gdyby odmiany, żeby uczyć się tego właściwego portugalskiego tutaj. Więc to jakby tak, no od tego momentu najpierw jakby cały od strony i językowej i później wybór utworów i później jak gdyby no takiej całości. Czyli warsztat językowy był wcześniej. Wcześniej, tak. Najpierw od tego zaczęłam. To było o wiele łatwiej na fado przejść. No tak, bo jednak ten język, no właśnie to jest to, ale to było pytanie, które też mieliśmy pani zadać właśnie o tę barierę językową. Ale no właśnie, cieszymy się, że to powiedziałaś, bo często tak mamy też właśnie z muzyką, której języka nie znamy, że nie znając tego języka odczuwamy te emocje, odczuwamy te jakby... No chyba emocje to jest najlepsze słowo, które artyści chcą nam przekazać, mimo że nie znamy tego języka i to jest fenomen i fado to ma. Fado ma te silne emocje, które nawet jak nie znamy języka, to świetnie rezonują i to jest bardzo duży atut. Pamiętam, pierwszy raz miałem styczność z fado, no powiedzmy coś chyba a la fado, jak João de Souza wystąpił, występowaliście razem. Tak. João de Souza występował w X-Faktorze, bodaj w którymś talent show. Tak. I w taki sposób fado zaśpiewał piosenkę bodaj Groszki i Róże. Mm-hmm, i to było coś, tak. To było coś takiego, mówię, wow, coś niesamowitego. I właśnie chciałem zapytać, nawiązując trochę do tego, jaka jest różnica między Polakami a Portugalczykami? Czy mamy podobną gdzieś tam emocjonalność, że João też zdecydował się na przykład wykonywać fado gdzieś tam w języku polskim? Znowuż pani spróbowała, czy tworzy też pani fado po polsku? Czy to się w ogóle godzi? Czy to... Nie, myślę, że fado jest dla mnie tak nierozerwalny z językiem portugalskim, że tutaj nigdy nie, choć były jakieś namowy, żeby to przetłumaczyć na język polski, absolutnie. Dla mnie brzmienie tego języka jest tak silne z tym związane, że to dla mnie brzmi tylko w tym. Nie ma takiej opcji. No to nie wiem, jakby to porównać do gotowania jakiejś potrawy, a zastąpić główny składnik czymś, że też może być, żeby to spolszczyć. No to po co? Prawda? Jeśli coś istnieje samo w sobie tak
doskonałe, no to przecież można stworzyć coś właśnie tak jak mówiłeś, prawda? Czy groszki róży, czy te co były, czy to ktoś co tworzy, że może właśnie być tym takim właśnie, możemy to nazwać polskie fado, ale ja nie lubię tych takich określeń polskie fado, polski, nie wiem, Michael Jackson, polski ktoś tam. No. Ktoś jest jak gdyby jedynym, jest trudno tak. A dlaczego nie portugalski na przykład, nie wiem, ktoś, prawda? Krzysztof Kieślowski, tylko zawsze te odniesienia tego Zgadza typu, się. Więc lepiej nie tłumaczyć. To są takie troszkę chyba ułatwienia popkulturowe, tak, żeby nam łatwiej to zobrazować bardziej, prawda? Bo gdzieś już te ikony takie są, istnieją tak silne i mocne, więc żeby to tak naprowadzić. Tak, o to chodzi. Tak, już mówimy o Portugalczykach i o Portugalii. Jak to jest być docenioną przez samych Portugalczyków, wykonując ich muzykę, można powiedzieć? Czy co się z tym wiązało, bo docenili panią sami Portugalczycy? Tak, miałam przyjemność śpiewać na wielu takich, nazwijmy to, imprezach, uroczystościach, gdzie publiczność była z Portugalii, była portugalska, czy też jeden z moich, że tak powiem, filmów został przez nich wyróżnionych na ich takim głównym portalu, więc jak gdyby no, też odezwy od nich takie różne, prywatne, że no, że jest to dobre. Też ambasador Portugalii w Polsce również jest, że tak powiem, jak gdyby pełen podziwu, że ktoś tutaj właśnie się zdecydował. To jest niesamowite. Odważył to zrobić, więc. Ale mam fajne małe stwierdzenie, jak właśnie kiedyś napisali, że oni nie grają tak dobrze Chopina, jak ja śpiewam fado. Wow. Więc jest to fajne porównanie. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale. Ale to jest komplement. Tak, bardzo myślę, że komplement. Jest to komplement, tak. Super. No. To jest tak jak wygrać w karate z jakimś mistrzem japońskim, no, naprawdę. Dokładnie, ktoś z Jamajki nagle wygrał, nie wiem, turniej czterech skoczni. No, na tej zasadzie. To jest niesamowite. Ale no, myślę, że no, nie wiem, gdzieś jakby to krąży we wszechświecie, prawda? Gdzieś jakieś podobieństwa między gdzieś ludźmi są, jak gdyby. To jakiś już taki osobny temat, więc myślę, że gdzieś jakiś pierwiastek kiedyś, kogoś, jakiś, gdzieś coś czasem ktoś odnajduje w sobie, coś takiego, prawda, coś innego. Często właśnie słyszymy, że zajmuje się czymś zupełnie jak gdyby innym, nie dla tej szerokości geograficznej, więc. No tak. Coś w tym jest. Mam nadzieję, że dalej w świat to pójdzie i dalej w Polsce będą inni, którzy będą śpiewać fado. Mamy nadzieję, że cudownie. Podczas dzisiejszego koncertu ktoś z publiczności zechce na przykład iść w tym kierunku. Przynajmniej klasę. No to na pewno. Albo się wzruszyć. Albo się wzruszy, to też. Tak. Bo lepiej o kolejny. No jestem ciekaw, bo. Bo zakładam, że no w Portugalii wiadomo, że fado jest bardzo popularny. A czy właśnie w innych krajach, czy na przykład tutaj trzymajmy się naszej Polski, czy fado ma taki realny potencjał do przebicia się do no choćby stacji radiowych, czy jest jakaś taka przychylność środowiska muzycznego większa dla fado, czy jednak jest tak traktowany po macoszemu ten gatunek? Myślę, że z racji z tego, że jest mało wykonawców tego, nazwijmy to, prawda, gatunku, to nie ma aż takiej ogólnie medialnej popularności. Natomiast tak, no, często właśnie wczoraj graliśmy w radiu w Warszawie w RDC, koncert online, jest również do posłuchania na stronie internetowej, tam jest z fortepianem właśnie akordeon, instrumenty perkusyjne. Tak. Mamy festiwal Fado w Grudziądzu, tutaj, że tak powiem, gdzieś jakaś tam mała moja inicjatywa, ponieważ graliśmy tam raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty koncert i tam taka rzesza wielbicieli się składała i właśnie dwóch panów, którzy prowadzą kawiarnię Fado Cafe, wpadli na pomysł, żeby właśnie może zrobić festiwal. No i w tym roku już kolejna edycja i zapraszają gwiazdy już stamtąd, z Portugalii, międzynarodowe, rozkwitło im to pięknie, więc jak gdyby gdzieś to się dalej rozszerza. Czyli baza jest, tak? I tylko to popularyzować. Tak, tak, tak. Więc myślę, że no... Często jest tak, że boimy się trochę tego, czego nie znamy, prawda? Więc jeśli nie znamy do końca tego, co to jest, nie znamy języka i gdzieś tam te takie schematy trafiają do nas, że jest to melancholijne, że jest to smutne i w ogóle, no to gdzieś może nie chcemy do końca spróbować, czy to, co to w ogóle jest, jak się to je. A kiedy już myślę, że spróbujemy i odważymy się, no to już płyniemy z tym. I jak gdyby no, idzie to dalej,
Więc myślę, że tutaj taką jak gdyby wszystko zależy od takiej świadomości i grania i jak gdyby pokazywania właśnie ludziom tego, że jest właśnie jeszcze coś takiego, tak? Że istnieje taki nurt. Ale dobrą rzecz pani zauważyła, że moim zdaniem, ja to tak odbieram, fado jest łatwiej komuś przedstawić w tej formie takiej typowo do słuchania niż pisać na ten temat. Ciężej jest pisać o fado i przedstawiać tak. to i w ten sposób kogoś zainteresować. Od razu należy po prostu puścić albo tworzyć tą muzykę. Bo faktycznie jak czyta się o fado, też jak pisaliśmy zapowiedzi koncertu, trzeba było jakoś do tej publiczności dotrzeć i najlepiej jest puszczać po prostu utwory, bo jeżeli się pisze o tej melancholii, o smutku i tak dalej, przeciętny Polak pomyśli, jejku, to ile nie tego pójdę na taki smutny koncert, bo już dość tych smutków mamy, a tak naprawdę to ma działać odwrotnie. Dlatego też łatwiej jest to przedstawić muzycznie. Tak. Dokładnie, tak. No, smutna piosenka smutnej innej piosence nierówna, nazwijmy to, prawda? Tak. Bo są piosenki smutne, ale które mają w sobie no, taką energię, która coś w nas, no, coś się dzieje z nami, prawda? Nie jesteśmy obojętni. A są takie no, smutne piosenki, które no, są, ale gdzieś tak przechodzą zupełnie, jak gdyby nie, no, obojętnie. Jak najbardziej. Więc to też jakby trzeba odróżnić, prawda? Taki no, rodzaj, tak. To tak jak z malarstwem. Ktoś przedstawia ten sam, nie wiem, zachód słońca w taki sposób, a ktoś w inny zupełnie sposób, prawda? A to dokładnie. Jest ten sam obraz, o tym samym mówiący. Jasne. Ogólnie jest ciężko, moim zdaniem, pisać o muzyce. Jakiekolwiek recenzje. Nie jest to łatwe zadanie. Lepiej nie pisać o muzyce. Tylko o niej, lepiej słuchać. Tylko słuchać, tak, bo tak zbytnie poddawanie analizie, no to myślę, że no wiadomo, że trzeba, no bo są osoby, które się tym zajmują, prawda, metodycznie i to jest jakby ich pracą i dzięki temu dalej to jest właśnie wszystko utrwalanie przekazywane, ale gdzieś tak dla aż tak zgłębianie się, tak słuchając i analizując, to szkodzi myślę, że już wtedy. Bo każdy też ma inny sposób. Każdy słyszy inaczej. Każdy słyszy inaczej, dokładnie. I co z tego, że na przykład utwór jest doceniony przez znawców i ekspertów, recenzentów, a nie trafi zupełnie do publiczności. No właśnie, często tak jest, że krytycy doceniają, a publiczność nie i odwrotnie, nie, prawda? Więc to... Są nawet portale odpowiednie, które pokazują przeciętną ocenę publiczności, przeciętną ocenę krytyków, czasami jest zupełnie inaczej. Dysonans. Na czym nam zależy? Chyba na tej pierwszej stronie, prawda? No myślę, że publiczności, bo chyba... No właśnie, dlatego też... I dajcie sobie możliwość sprawdzenia muzyki fado na żywo. I nie tylko muzyki fado, bo... Eksperymenty muzyczne, my tutaj jesteśmy wielkimi. Dzisiaj mówimy o fado, owszem, ale to ja tam zawsze szerzej też lubię. Dokładnie. Zachęcam do eksploracji muzycznej, bo dzisiaj fado, a jutro może być zupełnie inny gatunek. Ciekawy. Dobrze. Przedostatnie to pytanie, no to, jakby Ciekawskiego znowu uruchomił. No to Ciekawski Rafał w akcji. Jak pani wspomina swoją przygodę w muzycznym talent show? Bo to jest... Jak to wszystko wyglądało? Może nie wszystko, bo chyba pewnych rzeczy nie wolno mówić, nie wiem. No to było tak dość osobliwe, przyznam szczerze. Podjęłam decyzję o tym, że wezmę w tym udział w ostatnim dniu, kiedy można było wysłać zgłoszenie przed za 5:12. Skąd my to znamy? Mam 38 stopni temperatury, więc to gdzieś sceduje na stan podgorączkowy. No ja daleka byłam od takich wszelkich rzeczy, ale myślę, że niesłusznie, no bo to jest przecież potrzebne, że jestem dla ludzi, prawda? Robię tam to, co lubię i to, co kocham. Oczywiście. Nie robiłam zupełnie czegoś innego, więc samo w sobie jak gdyby, no pomijając tam czekanie i że wtedy śpiewam o godzinie 12 w nocy, pamiętam wchodząc ostatnia, nagrywając, no to myślę, że dużo mi to dało w takim jak gdyby dla mnie samej wyjścia i gdzieś zmierzenia się z tymi czterema osobami, prawda? Ze świętej pamięci Korą, która powiedziała, że jeszcze na pewno się kiedyś spotkamy, więc wierzę w to, że gdzieś tam się jeszcze spotkamy. Nie zdążyłyśmy tu, więc no na pewno to dużo przełożyło się na takie kwestie jak gdyby koncertowe. Tutaj siła telewizji, właśnie to o czym mówiliśmy, że popularyzacja. Telewizja właśnie. To tak, setki maili i jak gdyby koncerty, które grywaliśmy często na przykład dwa razy dziennie, więc to jest właśnie to, że to nie znaczy, że czegoś nie ma w telewizji, to coś jest właśnie, że nie jest wartościowe, no bo dzisiaj często jak gdyby jest taka przekładnia, prawda, ogólnie dla publiczności często mówię, że jak kogoś nie znają, no to znaczy, że ten ktoś, no albo on
nie gra, albo nie istnieje, albo nie jest wystarczająco dobry, skoro nie ma go w telewizji. Więc to rzeczywiście jest takim jak gdyby tutaj wyznacznikiem, że jeśli już się ktoś pojawi nawet na te 2 minuty 20, to się uruchamia taka lawina, więc tutaj wszyscy ciągną właśnie dlatego. Więc myślę, że nie jest to poniekąd niczym złym. Bo gdzieś się jak gdyby przedtem tak zbraniałam przed tymi, to czy to już jest dla mnie tam zamknięty talent show, wiadomo, ale myślę, że dla kogoś, kto się waha, czy warto, czy nie warto, to myślę, że warto. Tak, dla wszystkich krytyków talent show warto jedną rzecz zaznaczyć, że połowa współczesnych gwiazd polskiej sceny muzycznej i alternatywy, i popu wywodzi się z muzycznych talent show. Tak, tak. Może nie wygrywali, ale przynajmniej brali udział. Tak, to był taki motor dla nich, żeby móc zaistnieć. Żeby zobaczyła ich większa, szersza część publiczności, że istnieją, że są, prawda? No bo robimy to, jesteśmy dla ludzi, prawda? Nie sami dla siebie, więc jak gdyby nic, absolutnie nie ma w tym nic złego, jeśli... A to, że to już ma coś taką czy inną otoczkę, no to to już jest kwestia jak gdyby programu, który ma jakiś tam swój format i musi go zachować i tyle, no więc tutaj trudno już... Jak najbardziej. Prawda? Dostosowywać się do, że coś ma być do nas dostosowane, prawda, jeśli chcemy coś osiągnąć. My tutaj z Wolkiem jesteśmy zwolennikami tych talent show, z tego względu, że one bardzo dużo dały polskiej muzyce. Gdyby nie to, nie wiadomo, czy Podsiadło teraz by był w tym miejscu, w którym jest. Mhm. I o innych też to można powiedzieć, tak więc całkowicie na plus. To jest też swego rodzaju sito, wiadomo, że tam część tych występów jest jaka jest, ale pojawiają tak, się to jest też show, to tam też się musi dziać. Właśnie i jakby kwintesencją tych talent show, konkursów talent show, myślę, że najważniejsze jest to, żeby pozostać sobą, czyli chyba to, co pani też powiedziała na początku, że poszła pani, że przedstawiła pani siebie, a nie, że jakieś wyobrażenie kogoś, pani jakby temat, tylko pokazała pani siebie publiczności, publiczność zaakceptowała, polubiła. No i to jest właśnie chyba też to, nie? Żeby nikogo nie udawać w tej telewizji, no, tylko żeby pozostać sobą. No dokładnie, bo to jest gdzieś tam krótkotrwałe, prawda? Dokładnie. No, tak. Więc to nie zdaje egzaminu, no ale kiedy wychodzimy i jesteśmy jak gdyby tam sobą od początku do końca, szczerze ze sobą i wtedy z innymi, no to wtedy jest to dobre. Jak najbardziej. To teraz czas na polecajki, bo chcemy usłyszeć od pani, i których wykonawców Fado trzeba posłuchać. Nie, że można, tylko trzeba. No oprócz oczywiście pani muzyki. Których wykonawców trzeba, no i jesteśmy bardzo ciekawi. Też sobie będziemy notować. Tak. Tak, to na pewno trzeba posłuchać Anę Murę. Mhm. Na pewno Mariza, no, która jest taka najbardziej znana w Polsce. Najwięcej swoich koncertów ma. Teraz również marcowe koncerty będą właśnie Wrocław, Warszawa i Gdańsk. Na pewno Karminiu i Kamane, myślę, że z tutaj takich, jeśli chodzi o męski głos Fado. Wszystko Portugalczycy oczywiście, czy nie? Wszystko Portugalczycy. Wszystko Portugalczycy. Tak. A mamy taką perełkę tutaj polską. Ekstra. I siedzi kurna. Troszczą teraz. A jaka jest w ogóle właśnie przewaga, jeśli chodzi o Fado? Więcej kobiet wykonuje Fado, czy mężczyzn? Jakie są proporcje, jeśli o, właśnie, tak można to jest by... To teraz bardziej... z tych takich, jak gdyby, nazwijmy to, wykonawców, którzy poszli dalej w świat, poza Portugalię, to raczej zdecydowanie więcej jest kobiet. To właśnie jest Mariza, Ana Mura, Karminiu, tam no, dalsze już Kuka Rosetta na przykład, dalsze już... rzesze właśnie kobiet, natomiast wcześniej było tak, że Fado mogli śpiewać na przykład tylko mężczyźni, prawda, tak tradycyjnie, to od nich się zaczęło właśnie. Dopiero później kobiety zaczęły śpiewać, więc gdzieś tutaj się ta tendencja odwróciła. Kolejna ciekawostka. Siła kobiet, super. No to jest taka książka, historia Fado, więc polecam przeczytać, jeśli ktoś chce zgłębić dalej, tą taką całą taką powiedzmy chronologię, jak to się zaczęło, jak jest, jak to trwa dzisiaj, to polecam właśnie tą książkę. To jest kawał historii. Tak, to jest taka, i w tym jest zawarta właśnie historia samej Portugalii, prawda, która była, jak wiemy, burzliwa, więc
To się wszystko też przekłada w tych kolejnych tekstach, bo opowiadając o tym, co się dzieje w nich. Niesamowicie ciekawy temat, naprawdę, zarówno pod względem muzycznym, jak i historycznym, tak jak pani Kinga nam to przed chwilą przedstawiła. Temat na kolejne parę chyba godzin i wywiadów także. Trzeba było rozmawiać. Możemy cały cykl zrobić. Nie ma żadnego jak następnym razem znowu pani, będzie to. To kolejna część wywiadu będzie. Dobrze. Nie przedłużamy, bo pani Kinga też musi odpocząć przed koncertem. Bardzo pani dziękujemy. Ja również wam bardzo dziękujemy. Dziękuję. Szanujemy, że wykonuje pani ten gatunek muzyczny i ja się nie mogę doczekać koncertu. Osobiście. Bardzo się cieszę. Może też pani powie, gdzie później będzie można pani posłuchać, bo dzisiaj zakładam, że już ci, którzy kupili bilet, no to będą, ale może przyszłościowo. Tak, w kolejnych dniach to będzie Warszawa, to będzie na pewno Olsztyn, 7 kwietnia jesteśmy. Jesteśmy również w Krakowie, w Jaworznie na Śląsku, także polecam śledzić mój profil Kinga Rataj i tam są wszelkie szczegóły na temat koncertów moich i jeszcze w innym projekcie, w którym biorę udział śpiewając Piazzolę. Wspaniale. Skąd inąd właśnie bliski nam Piazzolla, ponieważ w zeszłym miesiącu, tak? Tu w zeszłym miesiącu? Tak, w zeszłym miesiącu właśnie Trio Fortango, grupa z Włoch grała tutaj Piazzolla. O proszę. Tak, jest, to się wszystko łączy. Muzyka to jest jeden wielki po prostu taki połączony link do profilu twór. Pojawi się na naszym kanale YouTube do pani Kingi Rataj, więc tam możecie poszukać, zobaczyć, gdzie w następnej kolejności pani Kinga będzie gra ze swoim zespołem. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wywiad. Dziękujemy bardzo. I życzymy wam miłego wieczoru. Do zobaczenia.